Witaj Doroto, witajcie Cześć. dziewczyny, witajcie kobiety mocy w kolejnym odcinku Historie prawdziwych kobiet. I dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Dorotą Komasą. Powiem parę słów na twój temat i poczekamy, aż do nas dziewczyny dołączą. Dorota, jesteś pedagogzką, jesteś trenerką holistycznego rozwoju osobistego, instruktorką improwizacji tańca, symboliki ciała oraz eksperymentalnego teatru tańca według metody Detlefa Kaperta. Dobrze to przeczytałam? Detlefa Kaperta. Tak. Detlefa. Detlefa, przepraszam, Detlefa. No i oczywiście jesteś masażystką Lomi Lomi, Nui, hawajskiego masażu uzdrawiającego. Jesteś zakochana w tej filozofii hawajskiej. I to nie wiem, może od tego zacznijmy, bo to mnie ciekawi, bo ja ostatnio się zaczytuję. Nie mam tutaj przy sobie tej książki, ale kupiłam od kumpeli książkę o kahunach. I po prostu, wiesz, tam z lat, nie wiem, 90. ta książka, stara strasznie. I Tak. czytam po prostu i nie wierzę w to, co tam czytam, że to wszystko to jest taka głębia i takie, wiesz, takie kamienie milowe w życiu człowieka. A jednocześnie takie proste. A jednocześnie takie proste, dokładnie, że wiesz. I takie oczywiste, bo nawet wydaje mi się, że no tak, no przecież ja to wiem, ale dobrze, to, że wiem, to nie znaczy, że zawsze wdrażam. Więc powiedz mi, jak trafiłaś w ogóle na tę ścieżkę? Jaka jest twoja historia? O, wiesz co, trafiłam, tak naprawdę obijałam się trochę o Hawaje, ale nie wiedziałam, że to robię, tak, w sensie o tą filozofię, bo gdzieś słyszałam o Ho'oponopono, jak zaczęłam chodzić pewnie ze 2 lata temu albo 3 do mojej refleksjolożki, gdzieś tam zaczęła mi przemycać temat, a potem się okazało, że ona też masuje Lomi Lomi Nui, no i tak. Ja w całej tej mojej drodze pracy z ciałem czegoś mi brakowało, bo ja pracowałam z tańcem, ze świadomością ciała, ale w ruchu i czegoś mi brakowało. I tak raz do mnie trafiło, że jest kurs masażu Lomi Lomi Nui i świadomej pracy z ciałem. Mówię, o, ciekawe. I zaczęłam wtedy w ogóle zgłębiać temat, że można masować i tańczyć i w ogóle o co chodzi. Więc to już pewnie ze 2 lata temu jakoś tak się zaczęło dziać. I trafiłam do Marty Mai Gierczyńskiej na kurs masażu Lomi Lomi, jakby z myślą o sobie bardziej niż o tym, że potem będę to robić, tak? I tam to Marta fantastycznie prowadzi ten kurs, bo codziennie jest jakby inna z zasad Huny, z 7 zasad Huny, które są. W ogóle te słowa hawajskie są takie krótkie, tak? Ike, mana, te nazwy tych zasad. I właśnie chyba o tą prostotę chodzi, że można tak wiele zawrzeć pod tak krótką jakąś nazwą, choćby aloha, tak? Miłość. I że jak zaczynamy to zgłębiać, to się okazuje, że my to u nas też mamy, tylko że jakby jest to tak rozbudowane i tyle za tym stoi konieczności, które trzeba zrobić, że nie wdrażamy tego. A tutaj jest prosto napisane. Aloha to pozdrowienie pełne miłości, to służenie z miłością. I teraz możemy się zastanawiać, co to dla mnie znaczy, tak? Właśnie to, co powiedziałaś, że to takie proste, znamy, a nie wdrażamy, nie? I ucząc się w ogóle masażu, też uczyłam się od razu zauważać te konkretne zasady, o których jakby Huna mówi, tak? I to jest chyba taki sposób, ja się dzięki temu nauczyłam, jak to robić, że coś poznajesz, trafia to do ciebie, no dobra, porusza ci serce i co dalej, tak? I ten masaż od razu, jakby ten kurs i cała ta filozofia pokazały mi, że można to od razu wdrażać w życie, tak? Masuję, tutaj się tego uczę. I zaraz potem idę i masuję ludzi, bo gdzieś to tak w ciele się odnalazło, że jest to czymś naturalnym. I chyba tego też trzeba szukać, że coś do ciebie trafia, jest takie naturalne, bierzesz to i coś z tym robisz. Ja nie byłam nigdy na takim masażu Lomi Lomi, dużo o nim słyszałam. Byłam na ajurwedyjskim masażu, też przyjemny, ale powiedz tak pokrótce, też na czym on polega. Czy on jest jakiś bardzo
Wiesz, bo my mamy dużo blokad w ciele. Jak ja widzę, ucząc tanga argentyńskiego, jak widzę po prostu, jak ludzie chcą od swojego ciała, wymagają pewnych rzeczy, tak? Że na przykład chcą, żeby ono zrobiło ten ruch w taki sposób albo inaczej, a nie mają świadomości, że to polega na połączeniu z tym ciałem, na takiej nawet osobistej relacji z nim, nie? Że nie możemy od niego wymagać, jeżeli nie jesteśmy z nim zaprzyjaźnione, jeżeli go nie słuchamy, jeżeli nie mamy tego takiego połączenia, to wtedy ani stopa, ani noga, ani ręka nie będzie chodziła tak, jak my sobie tego oczekujemy. I pojawia się taka duża frustracja u osób, które zaczynają się uczyć, albo już później zaawansowanych, że coś nie wychodzi, że nie jest tak, jakby chciały, żeby było. I zastanawia mnie to po prostu, skąd to się bierze, nie? Że my mamy to odcięcie, a do czego zmierzam? No i później ciężko pójść na taki masaż, gdzie ktoś dotyka, a nie jest to taki masaż klasyczny. Jakieś szumy są, jakby były dziewczyny szumy, to powiedzcie, ja może włożę słuchawki, zobaczymy, czy to coś zmieni. To aż miałam ciarki, jak o tym mówiłaś, bo kilka wątków mi się jakby tutaj pojawiło. Pojawił się taki moment, bo ja swoją drogę w ogóle z pracą z ciałem zaczęłam od tego, że zaczęłam tańczyć hip-hop i funky jazz, tak? Trafiłam na zajęcia koleżanki i ona kładła nacisk na świadomość ciała. Od początku robiła z nami ćwiczenia, które miały na zasadzie w ogóle poczuć, że masz różne partie ciała, tak? I później bardzo jakby trafiałam na takich samych nauczycieli, tak? Którzy mówili, kontaktowali cię przed tym, zanim zrobisz jakiś krok ze swoim ciałem. I złapałam taki rodzaj jakości, którego mi bardzo często brakuje, a który jest bardzo ważny właśnie, kiedy uczymy się jakiegokolwiek stylu tańca, czy w ogóle jakby w życiu, tak? Żeby najpierw wziąć oddech i poczuć to swoje ciało, że ja te różne części ciała mam, że jednych w ogóle nie czuję, nie używam i jak mam, tak, jak mam poruszyć teraz, jest tango, które jest też przepięknym tańcem, ale jakby osadzonym w kontakcie i zupełnie inaczej niż inne, tak? I jak ja mam poruszyć tą częścią ciała, nie wiem, pośladkiem, skoro ja go w ogóle nie czuję i generalnie to mam o nim fatalne zdanie, tak? Więc jak nie lubię swoich pośladków, no to robię wszystko, żeby ich nie czuć, tak? Albo no bo mam jakiś tam mit na temat pośladków, przekazywane jakby różne przekonania na ten temat, tak? Pośladków, ramion, różnych części ciała. No i teraz, tak jak mówisz, no i teraz jak pójść na masaż, nie? Jak ludziom jest często trudno tańczyć w parach albo w ogóle samemu wyjść i tańczyć, to gdzie pójść i pozwolić, żeby ktoś mnie zaczął dotykać? Więc masaż Lomi Lomi jest zupełnie inny od klasycznego, dlatego że w masażu Lomi Lomi używam całych przedramion, tak? I używam też dłoni, ale stosunkowo mniej, więc ten dotyk jest inny. On ma na celu jakby właśnie poczucie, odczucie przez ciało, że jestem cała, że nie mam tylko ramion, potem są plecy, potem pośladki, potem nogi. Jest wiele w tym masażu ruchów, które są prawie od czubka głowy po stopę, tak? W zależności oczywiście od osoby, która leży i ode mnie, tak? Bo czasem jak są wysocy ludzie, to nie jest aż takie łatwe, ale da się. Więc jakby chodzi o takie zintegrowanie już na poziomie czucia się, tak? Że ja czuję, że wow, ja nie wiem, gdzie mi się kończy noga, gdzie się zaczyna coś tam. Więc z jednej strony to poczucie, że jesteśmy cali jednością, a z drugiej jakby właśnie to poczucie, że mam różne partie ciała i to jest takie fantastyczne połączenie jednego z drugim, bo składamy się z tych różnych elementów, a jednocześnie jesteśmy całością i dopiero jak to wszystko w sobie uznamy, że mamy też wątrobę, tak, i te wnętrzności, że to nie jest tylko ta powłoka, no to wtedy też jakby możemy poczuć, że jesteśmy i całością i jesteśmy złożeni z takich małych cząsteczek, tak?
I jak to się trafia, jak to się zdarza, że ludzie trafiają do mnie na masaż, czy w ogóle, to pewnie jest bardzo indywidualne. Czasem słyszę, że ktoś mówi, że bo takie ciepło od ciebie bije, tak? Do kogoś innego bym nie poszła, ale do ciebie czuję zaufanie, więc tu na pewno relacja ma znaczenie, tak? Chociaż nie znam tych ludzi, to jak mnie odbierają, ma dla nich znaczenie. Więc pewnie to jest ten kontakt. I to mówi o tym, że potrzebujemy tej relacji, tego czegoś na początku, co sprawi, dobra, pójdę tam. Pójdę na te zajęcia tańca, tak? Czy pójdę na ten masaż, przełamię swoje jakieś blokady. Więc to też świadczy o tym, że coś w tobie jest gotowe na to, żeby doświadczyć czegoś innego, czy czegoś nowego, czy pogłębić dotychczasowe doświadczenie. Fajnie, fajnie o tym mówisz. Wiesz co, tak jak mówiłaś, tam się skojarzyło, bardzo mi się spodobała ta koncepcja, że na przykład nie lubimy tego pośladka, nie? A trzeba nim pracować. Ja tak do tego tanga będę nawiązywać. I wtedy ludzie robią różne rzeczy, żeby go nawet jakby schować, jakby inaczej zaczynają tym ciałem, jakby rekompensują, wiesz, tę daną część ciała innymi swoimi. No bo, ale to jest, zobacz, to jest taki, w ogóle można to przełożyć do wielu aspektów naszego życia. No bo jeżeli ja nie lubię swojego pośladka, no to będę robić różne rzeczy, żeby, tak jak mówisz, go gdzieś tam schować, więc nadproduktywne stają się ramiona albo nogi, nie? Skupiamy się na czym innym. I teraz tak samo, jeżeli coś nas boli, w ciele jest napięte, no to robię wszystko, żeby zrekompensować ten ból. Dlatego mamy napięcia zgromadzone w jakimś konkretnym miejscu ciała. Bo jeżeli ja staję zawsze na lewej nodze, no to mam wyżej prawe ramię, tak? I to są... Wszystko dąży do harmonii. I harmonia nie oznacza, że jest wszędzie porówno i tak idealnie, tylko chodzi o to, żeby system działał i żeby nasz organizm działał i żeby ten taniec jakoś wyszedł, tak? To jest w ogóle fantastyczne, bo od 2 miesięcy tańczę tango, po 10 latach wróciłam do praktyki i ostatnio była taka sytuacja, że podchodzi do nas Michał, do mnie i do partnera i mówi, ja nie wiem, kto z was to robi, ale dzieje się coś takiego, że zamiast być naprzeciwko siebie, to gdzieś tam uciekamy, tak, od kontaktu. I takie było, aha, okej, dobra. No to się okazało, że trochę on to robi, trochę ja to robię. Co możemy zrobić, żeby nie uciekać od tego kontaktu? I co się w ogóle dzieje, że my od tego kontaktu uciekamy, tak? No właśnie. I to jest i na tym... No. Tango jest w ogóle bardzo terapeutyczne. Ja ostatnio byłam na takich warsztatach w Warszawie z taką super parą z Argentyny i po prostu ten gościu, wiesz, mówił o tańcu, a ja po prostu mogłabym to wszystko powyjmować i mówić o relacji. Dokładnie. Bo wiesz, na przykład co się zadziewa, że ludzie zaczynają siebie nawzajem obwiniać. To fajnie, że ty powiedziałaś, że oboje, tak? Że trzeba poszukać w sobie, co jest do zmiany, a nie słuchaj, fajnie mi się będzie z tobą tańczyło, jeżeli byś na przykład zrobił tę rękę troszeczkę wyżej, albo to ramię i wiesz, ludzie zaczynają dopasowywać drugą osobę do siebie, a to przecież nie tak działa. Tak, ale zobacz, i my się i tak dopasowaliśmy z Michałem, bo ja mam reakcję ucieczkową, tak, a on za tym podążył, no więc jakby... No tak, bo to tak działa. Bo to tak jest, że spotykamy ludzi, którzy odpowiadają na nas, tak? I coś jakby chcą nam pokazać. I ta sytuacja pięknie mi pokazała, że kroki super, nie? Jakby ktoś na nas popatrzył, no ale fajnie tańczą, tak? A tutaj bystre oko nauczyciela. No. I tu się coś dzieje, co się dzieje, zobaczcie. I bez takiego musisz to robić tak, teraz to tak nie, tak to nie może wyglądać. Nie, to chodzi o to, żeby zauważać i wskazywać, dawać wskazówki. I tak jeszcze nawiążę do masażu, bo to jakby czym ten masaż jest? Ja nie zdiagnozuję, tak, kto z czym ma problem. Ja pytam, czy zawsze jak ktoś przychodzi, zwłaszcza pierwszy raz, to czy miał jakieś kontuzje, czy jakichś ruchów nie może robić, bo ja tego nie wiem. Ja na bieżąco, jak już ktoś leży, to czuję, tak, co mogę, czego nie powinnam robić i ciało samo mnie prowadzi, ale ja jedynie daję wskazówki i po masażu też rozmawiamy
I ja nie powiem, niektórzy czasem tak, dobra, to powiedz mi, co tam, nie? Pytają mnie, to co w tym moim ciele? Ja mówię, no a jak to czułaś, jak to czułeś, tak? To chodzi o to, żeby wrócić do siebie. Diagnoza. Żeby sobie umieć odpowiedzieć, co mi jest, co się wydarzyło, co ja czułam podczas tego masażu, czy podczas tego tańca. Ja mogę powiedzieć, co zauważyłam, nie? Opisać to i też jakby dlatego tak ostrożnie podchodzę do stawiania diagnoz i do tego, jak ktoś mi stawia diagnozy i mówi, jak ma być. I to nie dlatego, że nie uznaję autorytetu, czy tego, że ktoś ma wiedzę, jak najbardziej, ale chodzi mi o sposób mówienia, że nasz umysł, jak ktoś nam mówi, tak ma być, to jeżeli jest podległy, to on tak zrobi i się nie zastanowi, czy to mu będzie służyć, czy nie. Tak? A jeżeli ktoś jest buntowniczy, to powie, ha, nie, ja wiem lepiej, tak? Więc chodzi o to, żeby przekierowywać uwagę do wewnątrz, do siebie, zadawać sobie to pytanie, okej, nie wiem, kto z was to robi, ale coś takiego ja tu zauważam, nie? I nagle refleksja, okej, dobra. No. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo ja zauważyłam, że ludzie lubią, jak się, ja czasami też tak mam, nie? Że lubię, jak ktoś mi stawia diagnozę, zaczyna mi wskazywać, ale trzeba pamiętać, nie na przykład, że tu jest problem, tu jest sprawa do rozwiązania, tutaj, ale trzeba to, tak jak mówisz, przefiltrować przez siebie, co ze mną zarezonowało i co jest informacją tak bezpośrednio dla mnie. Ostatnio znajoma robiła mi taki skan ciała, nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale chodziło o wykazanie, to było związane i z czakrami, i z kręgosłupem, nie znam, nie wiem, jak się ta metoda nazywa. I ona mi wskazała na przykład na pewne takie rotacje kręgosłupa i na pewną bardzo silną blokadę, którą mam w pewnej czakrze. Nie będę tutaj się uzewnętrzniać, to nie o to chodzi, ale powiem ci, że oczywiście ja jak szłam, bo jestem sceptyczna, nie? Ja mówię, no tak, skan ciała, jasne, nie? Blokady na czakrach, strata tata, tutaj jakieś urządzenie, mówię, okej, dobra, robi, niech robi. Ale powiem ci, że to była tak cenna dla mnie informacja, którą wyjęłam sobie i po prostu powiązałam z pewnymi elementami mojego życia, z pewnym wypadkiem, który był ileś 10 lat temu, z tym, co się wydarzyło po tym, taką kontuzję miałam, nie? I na przykład też zauważyłam, że to samo mi mówiła dziewczyna Natalia Białowąs z gimnastyki słowiańskiej dla kobiet. Zauważyłam, że nie mogę pewnych rzeczy wykonywać właśnie dlatego. I to jest znowu to, o czym mówimy, że ludzie mają wobec siebie i swojego ciała oczekiwania, pretensje, że nie wychodzi, frustrują się, a nie widzą, że to wszystko to jest tak naprawdę konsekwencja całego naszego życia. Tak. To nas doprowadziło. Dokładnie, to można w Loewen pięknie opisał i cała ta biodynamika, tak? O tym, gdzie, i oczywiście to jest pewnego rodzaju też uproszczenie i on też o tym mówi, tak? Że nie możemy tego tak zero-jedynkowo traktować. Znaczy się, możemy, ale chodzi o to, żeby zawsze za tym szła nasza refleksja i sprawdzanie, tak? To jest bardzo ważne, że jest jakiś wzorzec, tak, jak nasze ciało powinno wyglądać, żeby by było w równowadze. I teraz, jak są jakieś odstępstwa, to o tym mówi, czy o tamtym. I pięknie powiedziałaś, to jest historia naszego życia, a nawet nie tylko naszego, no bo mamy geny naszych przodków, tak? Więc jakby chodzi o to, żeby, okej, ja mam tak, dobra, moje nogi tak wyglądają, moje barki tak wyglądają, mam skłonności do tego i uszanować to. I to nie znaczy, że ja nie będę mogła teraz tańczyć tango, tylko jak będę tańczyć tango, to będę o tym pamiętać i dbać o to. To jest też taki wyraz szacunku i miłości do siebie właśnie, tak? Że ja wiem, a jeżeli nie wiem, to pytam, tak? Wiem, co się w moim ciele dzieje i traktuję to jak drogowskazy, jak teraz mi przyszła taka metafora, że jak jedziemy drogą i chcemy gdzieś dotrzeć, to nie buntujemy się, że jest tyle znaków po drodze, które nam mówią, żeby dojechać do punktu docelowego, musisz skręcić tu, tam, siam, tak? Tu jest takie ograniczenie, czasem z tym ograniczeniem prędkości mamy problemy, tak? Chcielibyśmy szybciej, ale chodzi o to, że
nie buntujemy się. Uznaliśmy, dobra, są potrzebne drogowskazy, żeby w miarę szybko dojechać. Różnie to działa, wiadomo, czasem się mylimy, ale te znaki są potrzebne. I tak samo jest z naszym ciałem, gdyby te różne symptomy potraktować jako drogowskazy. Tak. I tak samo różnych ludzi, których spotykamy, czy sytuacje. Jeżeli wiem, dokąd dążę, czego chcę, to wtedy naprawdę mogę to potraktować jako drogowskazy. I każda z tych sytuacji może się okazać, że dotrę do miejsca, do którego normalnie bym nie dotarła, ale się gdzieś tam wydarzyło tak, że ten znak był w złą stronę niby, ale docieram w jakieś nowe miejsce i mam wow, tak? Może droga była dłuższa, ale odkryłam jakieś miejsca totalnie nieznane. I to jest i to z tą drogą właśnie i drogowskazami to jest dla mnie taka metafora właśnie też naszego życia i naszego i konkretnie naszego ciała, tego jak możemy je traktować, zamiast właśnie się złościć, to możemy to na to spojrzeć inaczej. Chociaż to nie jest łatwe, no bo jesteśmy też tak wychowani i uczeni, że no jak coś nie działa w naszym ciele, no to coś z nami nie tak, to jesteśmy wybrakowani, tak, to w ogóle to koniec świata i nic już dla ciebie, tak? No, nie wszyscy będą sportowcami, nie wszyscy będą jakby na tyle sprawni, żeby robić to, co osoby, które podziwiamy, tak? Mamy swoją osobistą historię jak to uszanujemy, to możemy być bohaterem dla siebie samego, tak? Bo patrzymy na zewnątrz, podziwiamy, ale co robimy, żeby osiągnąć swój własny taki sukces, tak? Czy uznanie siebie jako bohatera. Super. Nie? Ale fajnie, że o tym mówisz, bo my tak sobie, wiesz, stawiamy tę poprzeczkę gdzieś wysoko, nie? Widzimy tych naszych, fajnie to nazwałaś właśnie, bohaterów czy idoli i widzimy, że na przykład nigdy tam nie dojdziemy, bo już jesteśmy za starzy, bo nasze mięśnie, nasze ciało jest zbyt, tak akurat o ciele mówimy, ale to się przekłada na każdą dziedzinę życia, że jakby widzimy te wszystkie przeciwności, które stoją na drodze do tego, a tak naprawdę możemy zajść, fajnie to powiedziałaś, bardzo piękna metafora, zupełnie inne miejsce i to jest nasze miejsce i być tam właśnie w tym miejscu, taką niezwykłą indywidualnością. Tak, ale zobacz, co robimy, kiedy się skupiamy na tym bohaterze zewnętrznym, tak? Zamiast się nim inspirować i zrobić, jakby wziąć z tego coś dla siebie, to my stoimy w miejscu, dreptamy i tak naprawdę to cofamy się i możemy tylko bardziej narzekać, że nasze życie, nasze ciało, czy my w tym życiu nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli, a tak naprawdę chcemy kogoś, czegoś, a to wcale może nie być nasze, tak? Tylko wszyscy podziwiają taką osobę, to my też się podłączamy, no bo nie mamy swojego jakby wyobrażenia, tak? Ktoś jakiś czas temu właśnie zapytał, gdybyś mogła wyobrazić sobie wszystko, siebie za 5 lat, tak? Ale nie ma żadnych ograniczeń, to gdzie byś była, co byś robiła? I tak nie, no już teraz potrafię sobie to wyobrazić, ale jeszcze rok temu, tak, jakby mi ktoś zadał to pytanie, no to w sumie to nie do końca wiedziałam co. I zaczęłam, jak zaczęłam sobie to pytanie zadawać częściej, to zaczęłam odrzucać, okej, to jest wizja mojej mamy, ja jej nie chcę, tak? To jest wizja kogoś, też jej nie chcę. To czego ja nawet nie chcę, co pragnę, bo ten świat jest tak teraz rozkręcony, rozbuchany na posiadanie, na wyglądanie, na mienie, że jakby klapki na oczy i na oślep, nie? Nie widzę, dokąd ja w ogóle pragnę tu z serca zmierzać. I te takie, wiesz, narzucane trochę cały czas z zewnątrz stereotypowe myślenie o tym, o roli kobiety i powiem ci, że to jest takie trudne do pozbycia się, ja po prostu obserwuję u siebie, że ja ciągle ten mit właśnie, że kobieta to matka, to żona, wiesz, to strażniczka ogniska domowego i ja się w pełni z tym zgadzam i wiesz, jest ta potrzeba w środku, ale pytanie, na ile ona jest, wiesz, właśnie taka szczera,
Tak, a na ile narzucona? A na ile narzucona, dokładnie. I rozmawiałam właśnie parę dni temu z koleżanką, która mówi mi, że ona całe życie myślała, była przekonana, że ona chce być matką, że ona jest do tego stworzona, a później przyszedł ten czas, kiedy się pojawiły dzieci, no i pojawiła się pewien dyskomfort. No ale to myślę, że to też jest naturalne, nie? Że później życie weryfikuje. Natomiast ciekawe było to, że właśnie, że wiesz, można żyć całe życie z pewną myślą, ale właśnie, czy ona jest nasza, nie? Jak pozwolić sobie na nieposiadanie tych jakby niepodążanie za tymi cudzymi oczekiwaniami wobec nas. Tak, i też sprawdzanie. Oczywiście, no jeżeli chodzi o dziecko, no to jeżeli się na to zdecydujemy, no to wiadomo, że to ma zupełnie inne konsekwencje niż jeżeli kupimy mieszkanie czy jakąś inną rzecz. Tak? Ale i tak nie dowiemy się pewnych rzeczy, dopóki nie sprawdzimy. Tak, tak. Nie? To też jest tak. I żeby sprawdzać, co jest presją zewnętrzną, co jest moją własną presją, bo już nikt nie oczekuje ode mnie czegoś, ale ja dalej mam to w głowie, w pamięci. Więc co ja z tym robię też, tak? Co ja z tą presją, którą czuję, robię i czyja ona jest nawet? Bo te role też, one są ważne, są potrzebne, ten podział jakby. Teraz już możemy się o wiele bardziej dogadywać w relacjach, tak, partnerskich. One są coraz częściej partnerskie. Natomiast niesiemy ze sobą bagaż, tak, poprzednich pokoleń, doświadczeń, wzorców i teraz nauczenie się tego, żeby było inaczej, to też tak wiele książek przeczytałam, wyobrażałam sobie nieraz, jak to będzie, tak, z tym ukochanym i w ogóle, czy jak to będzie ten, którego mam od pół roku, tak? Wizja, wizją, rzeczywistość, rzeczywistością. I to nie oznacza, że rzeczywistość jest gorsza od tej wizji. Mm-hmm. Tylko wtedy ta wizja, którą mam, stała się rzeczywistością, to wymaga ode mnie pracy. Zwłaszcza jeżeli nigdy tego nie robiłam w ten sposób. Jeżeli nigdy nie miałam psa na własność, no to ja potrzebuję się zaangażować w to. To nie tak, że ja sobie biorę psa i o, super. Takiego, jakiego chciałam, tak? I teraz będzie właśnie tak, jak sobie wyobrażam. Potrzebuję się to zaangażować, żeby to bajecznie było, tak? I to czasem wymaga wysiłku i trudu. I to nie oznacza, że bo mamy takie też wyobrażenia, tak? I zarówno o naszym ciele, że o, jak zrzucę 10 kilo, to będzie super i da, tak? Tak, tak, tak. Jak się nauczę śpiewać, to będę śpiewać. Tak, ostatnio właśnie absurdalne, nie? Dokładnie. Czytałam książkę Barbary Lech jest świetnym coachem i miałam okazję się z nią też spotkać ostatnio osobiście. I ona tam właśnie mówi, czy naprawdę chcesz schudnąć, bo motywator dietetyczny, jeśli dobrze pamiętam tytuł książki. Zadaj sobie pytanie, co ciebie motywuje do tego, żeby podjąć kolejną dietę? Tak, no, na tym się skupiła, jest to o ciele, tak? No i teraz chcemy, a jak przychodzi co do czego, no to nie chcemy, nie? I teraz pytanie, czy naprawdę ja chcę schudnąć, czy może moim pragnieniem jest poczuć się dobrze w swoim ciele i zaakceptować to, że ono jest takie. I teraz ja się skupiam na tym, żeby schudnąć, bo mi się podobają dziewczyny o takich wymiarach, tak? Ale tak naprawdę to ja mam potrzebę akceptacji dla samej siebie z tym, co mam i kim jestem. I czasem zmiana nie polega na wprowadzeniu zmiany takiej jakby w tym świecie materialnym, tylko polega na zmianie naszego nastawienia do tego. Więc jeżeli ja potrzebuję akceptacji dla siebie, dla swojego ciała i robię to poprzez to, że teraz się katuję dietą, której wcale nie chcę, tak, bo też wybieram sobie taką, która aktualnie jest błędna, no to co ja sobie robię? Co ja sobie przekazuję w ten sposób? No właśnie. No nie to, że siebie kocham i akceptuję, tylko utwierdzam się w tym, że mnie nie można kochać i akceptować, no bo ja jestem taka, tak?
Popatrz, często jest tak właśnie, że my, ładnie to powiedziałaś, katujemy siebie jakimiś dietami, i to są takie, kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, takie przemocowe metody. Tak, Dieta, czy tak. jakaś terapia, czy okej, okay, może to komuś czasami pomoże, może to być taki kopniak w życiu, ale z drugiej strony może być też tak, że to ciało później mówi: okej, okay, ty mnie tutaj katujesz dietą Dąbrowskiej. No nie wiem, nie będę tutaj się wypowiadać, bo się nie znam na tej diecie dokładnie, nie? Ale są przeciwnicy i zwolennicy. I później, okej, dobra, fajnie, są efekty, chudnę w szybkim czasie, ale później ciało pokazuje: tak, no to masz, nie? I na przykład kontynuuje proces, mimo że tego już na przykład nie chcemy. To tak. Tak, to też jest właśnie taki ważny kawałek, że my mamy oczekiwania, tak, względem siebie, swojego ciała, to co O, mówiłaś na właśnie. początku, tak, że chcemy nauczyć się tanga i chcemy, żeby to pięknie wyglądało i jakby, jak ktoś nam zaczyna mówić, słuchaj, a pozwól sobie na oddech w tym tańcu, ale sześć kroki, oddychaj, poczuj ten kontakt. No to jedni uciekają, bo nie są na to gotowi, oni przyszli Tak. tutaj dla wizerunku, tak? A inni wejdą w to głębiej i o, wow, oddech, to ja mogę oddychać. Co mi to robi, rety? Coś tam w brzuchu się dzieje, tak? Chyba się boję, nie? Albo nie, jakby klatka jest, o rety, nie? Nie, Tak. coś tam Albo nie tutaj siedzi. jestem z partnerem, a głowa na przykład ucieka, nie? Głowa po Tak! prostu kompletnie, wiesz, nie chce tego kontaktu, no. Że wiesz, że coś, Dokładnie. na przykład, o, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że z zewnątrz wygląda, że my się staramy, że chcemy, nie? Że jesteśmy tu Tak. przyklejone, tutaj, wiesz, wisimy na tym partnerze, a tu Tak. po prostu na przykład cała reszta ciała, ręka tak ledwo dotyka, tak jakby, wiesz, się bała, głowa się gdzieś odchyla, żeby tylko nie dotknąć. Tak, No i... super. Wiesz, dbam o dietę tutaj, sport, tak i w ogóle. A myśli? Ja się ciągle kontroluję i jakby jestem w jakimś nurcie, który gdzieś ktoś mi polecił i w ogóle Tak. nie mam refleksji na temat tego, czy to na pewno moje. I ze sportem w ogóle jest tak, że no, jakby zwłaszcza te osoby, które potrzebują więcej adrenaliny, tak, że wchodzimy w to i jesteśmy. I faktycznie czasem potrzeba tego, żeby zwolnić umysł od myśli i żeby po prostu działać. I mnie na przykład bieganie, które też nie do końca mogę jakby biegać, tak, ale w pewnym momencie wróciłam do tego. Mówię, spróbuję, mając świadomość tego, że mam tam problem z jedną rzeczą i zobaczymy, czy to jakoś przyniesie owoce. I się okazało, że dzięki temu bieganiu ja poczułam, że mogę wszystko. Że kiedyś nie byłabym w stanie przebiec 5 km za jednym zamachem, a teraz po prostu zrobiłam to za pierwszym razem miałam tam przerwę jakąś po drodze jedną, a potem się okazało, wow, ja jeszcze mam tyle energii i wiem, że Ekstra. tak, i że jakby mogłabym tego nie zrobić, nie? I mieć takie dalej poczucie, no, z tym bieganiem to u mnie słabo. A stwierdziłam, że pójdę i sprawdzę. I teraz wytwarzają się nam Dokładnie. endorfiny, tak, jesteśmy tacy pobudzeni, i to nas motywuje do dalszego działania. I to jest super, i to jest potrzebne, to poczucie też takiej satysfakcji, udało mi się. Natomiast to, na co ja jeszcze zwracam uwagę, i co jest ważne, i co jest takim sprawdzeniem, czy to na pewno jest twoje, to, co się dzieje z tobą, kiedy ta adrenalina opada, kiedy tego nie ma. I zostaję jakby sama, idę kolejny raz biegać znowu dla tego zastrzyku, tak? I są takie aktywności, które robimy właśnie po to. I kiedy to znika, to jest ten taki moment. Tak samo jest ze słodyczami. No Jemy cukier, jemy właśnie. różne rzeczy, jest jakby zastrzyk insuliny i jesteśmy super. I co się dzieje, kiedy to spada? I dlatego też są właśnie depresje, różne problemy, zmienności nastrojów, bo jesteśmy w takim wahadle, robimy rzeczy, które nas wystrzeliwują w kosmos i nie potrafimy potem wrócić. No właśnie, dokładnie. I to Świetnie, jest że to tak oderwanie od ciała. nazwałaś.
Ja nie jestem ze sobą. Ja nie jestem ze sobą. Ja potrzebuję emocji, adrenaliny, potrzebuję sukcesu. Dlaczego? Dlaczego ludzie jakby realizują sukces za sukcesem, sukces za sukcesem? Co by było, gdybyś tego sukcesu nie miał? Nie miała. To kim ja jestem, nie? No. No tak, to pięknych rzeczy dotknęłaś w tym momencie. Po prostu takie mnożenie tej ekscytacji, w ciągłe wchodzenie w tą energię, nie? Ja A byłam tak... od tego uzależniona i jak się no, okazało, ja że tego nie mam, że jakby czasem jesteśmy w toksycznym związku właśnie, dlatego. Bo to odwraca naszą uwagę od siebie, od tego, z czym ja mam kłopot. Ja jestem z takim facetem, który robi mi takie rzeczy i w ogóle jestem taka biedna, tak? Mam huśtawki nastrojów i emocji właśnie przez to. I teraz odstawiam to, rezygnuję z tego związku, jakimś cudem mi się udaje z tego wywiązać, zostaję sama w czterech ścianach i co teraz? Nie ma tego zapalnika, nie? Który nie ma na co zwalić. No. Tak. I to był przełom w moim życiu, kiedy ja byłam przez jakiś czas sama i też w mieszkaniu, w którym mieszkałam. Pierwszy raz w życiu, tak? Mieszkałam sama. I nagle, i co teraz? I to był bardzo trudny moment i my, jak dzieje się taki moment pustki, albo kiedy jesteśmy głodni, bo to też dotyczy naszego ciała, to szybko idziemy coś z tym zrobić. Tak. Żeby tego nie czuć. Albo żeby w ogóle tak nie ma problemu. I to też taka sytuacja, właśnie kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, mówi: kurczę, poczekaj jeszcze, za 15 minut będzie obiad, nie? Taka głupia rzecz. A my nie lubimy tej niewygody, nie? Nie, ten dyskomfort jest po prostu taki niefajny, od razu go trzeba zniwelować, a w tym dyskomforcie jest właśnie najwięcej treści do odkrycia. Tak. I tam jesteśmy my, tam się chowa, nie wiem, ta moja mała Dorotka, czy mała Kasia, mała Natalia, mały Natalka, Piotrek, no. Tak? Ze swoimi potrzebami. I to jest ten moment, kiedy, bo nie tylko chodzi o to małe dziecko, ale też o nas, jako o dorosłych, jak jesteśmy w tej pustce, w tym głodzie i zadamy sobie w tym stanie pytanie, dobra, i co teraz? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co oznacza ten ból, tak? Nie wiem, co się dzieje, że tak się czuję. I pobyć z tym nie wiem. Kurczę, naprawdę, ja... To było dla mnie nie lubimy tego, nie lubimy tego nie wiem. To nie wiem jest po prostu takie przerażające. Idziemy do wróżki, tak. Idziemy do tarota, nie? My musimy wiedzieć, co będzie za rogiem, co tam czeka. Nazwać, musimy znaleźć artykuł, tak, kogoś, kto nam powie, wyjaśni. Przepraszam. A co jeśli ta osoba też nie wie? Co jeśli to u niej się sprawdziło, a u mnie nie? Jedną z zasad Huny jest, to jest chyba ostatnia, i jeśli dobrze pamiętam, że miarą rzeczywistości jest skuteczność. Czyli dla ciebie, dla mnie, moją miarą rzeczywistości jest skuteczność, to co działa, to co się sprawdza. U mnie będzie to. U ciebie to może być co innego. U mnie ból barka będzie oznaczał przeciążenie, branie sobie za dużo, tak? Tak. U kogoś będzie to oznaczało co innego. I teraz są uproszczenia, one są nam potrzebne. Są ludzie, którzy opisali swoje sposoby radzenia sobie z różnymi rzeczami. I to jest bardzo ważne, bo to są drogowskazy. Tak. Ale to są właśnie drogowskazy. Fajnie. To są drogowskazy. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Spotkajmy się w tym. I oczywiście drogi każdego są różne. I jedni potrzebują bardziej, żeby im powiedzieć, dokąd mają iść, co mają robić. Teraz właśnie bardziej pójdą na masaż klasyczny, tak, czy na rehabilitację. I okej. Ktoś inny podąża bardziej za intuicją, wierzy w to, że różne rzeczy, jeżeli wysyła intencje, to że różne rzeczy uzdrawiają się po prostu i że my w sobie mamy taką mądrość, że jeżeli powiemy swojemu ciału, chcę
chce, żeby to się uzdrowiło, uzdrawia się, to jakby organizm sam zaczyna tak funkcjonować, bo dostał impuls od naszego umysłu i będzie szukał wszystkiego, co będzie sprzyjać temu uzdrowieniu. Jeżeli ktoś w to wierzy i podąża za tym, fantastycznie, mamy różne drogi. I teraz nie chodzi o to, żeby o, ta jest dobra, ta jest zła. Ważne, żeby szukać, na mnie działa to. I ja naprawdę życzę sobie i chciałabym, żeby wokół mnie byli ludzie właśnie otwarci na tę różnorodność. Dobra, u mnie działa masaż klasyczny, słuchaj, tak mnie nastawili, ekstra, nie? No u mnie coś takiego, a brałeś pod uwagę coś takiego, brałaś pod uwagę coś takiego, co o tym myślisz? Takie życzliwe, właśnie takie życzliwe podejście do siebie samego i do drugiego człowieka, do jego poglądów, do jego sposobu na życie, to jest historia. Nie o to chodzi, żeby teraz zrzucać całą winę, o, jesteśmy zaprogramowani, tak? No, ja wróciłam, ale jeszcze Doroty nie ma. Nie wiem, czy mnie widzicie, czy słyszycie. Nie wiem, co to było, słuchajcie. Chyba jakiś błąd BeLive'a. Napisałam do niej. Mam nadzieję, że to nie jest jej internet. Mam nadzieję, że się zaraz... O, mnie widać. Widzę, że mnie widać, ale mam nadzieję, że ona to za moment dołączy, bo całkiem ciekawa była ta rozmowa. Nie mam do niej numeru telefonu, ale liczę na to, że już się pojawia. Ach, świetnie. Wiecie, to jest trochę tak, jesteś, jak dobrze. No, coś, nie wiem, co się stało. Ja nic nie zrobiłam, to chyba był jakiś błąd. Wiesz, jak się o ważnych rzeczach mówi, to po prostu technologia nie wytrzymuje tego. No właśnie poczułam, że powiedziałam chyba coś takiego, co się komuś nie spodobało. Trudno, może to uzdrowiło tę osobę. Ja nawet, wiesz... Nie pamiętam, co powiedziałaś. Właśnie ja też nie. Ale wiesz co, cały czas mi chodziło po głowie, że tak, my nie lubimy tej nudy, ale popatrz jak, znaczy nie, inaczej. My chcemy wiedzieć, co będzie zaraz, co będzie za rogiem, a przecież popatrz, jak byłoby nudno, gdybyśmy po prostu wszystko wiedzieli, że rzeka kreacji płynie i ona właśnie polega na tym, że to wszystko się tworzy w tak przedziwny sposób i wszystko się może wydarzyć i popłynąć to w dowolnym kierunku, a my jesteśmy tylko takimi tutaj obserwatorami, ale też kreatorami. Ja jeszcze nie rozkminiłam, na ile my kreujemy, a na ile, wiesz, tak jak powiedziałaś, wysyłamy intencje i musimy poczekać, aż się rzeczywistość przebuduje, żeby ta intencja się nam... A chcielibyśmy już... Czy to ważne? No, nie. No masz rację. W sensie takim, że pewnie trochę jest tak, trochę tak, nie? Że tak. Nieodkryte są jakby możliwości naszego mózgu tak do końca. Tak, ja bardzo bazuję na intuicji, natomiast jakby mam poczucie, że jakby nasz umysł naprawdę jest niezbadany i my sobie nazywamy te różne rzeczy, wydaje nam się, że jesteśmy bogami, naukowcami i to wszystko jest takie poważne, opracowane, a z drugiej strony właśnie jest ten cały świat ezoteryczny, który jest przez naukowców traktowany tak z przymrużeniem oka w najlepszym wypadku, tak? Senegal pokazał, słuchaj, Senegal pokazał, że wiesz, opłaca się opłacać szamanów. Mi się to spodobało po prostu. No właśnie, jakby niezbadane są, to jest ta wielka tajemnica, tak? Magdalena Polkowska z baśni Ludów Ziemi pięknie opowiada baśnie, których jakby kluczem jest, i to zresztą w różnych miejscach możemy spotkać, jest właśnie ta tajemnica życia i na tym cała religia też bazuje,
że jest coś, co jest nienazwane i nieodkryte. I okej. Tak. I po części kreuje, po części jest tak, że wszechświat na mnie wpływa, po części to są, to kreuję, bo wybieram. Tak, nie wiem, czy się samo coś dzieje. W sensie jakby to zawsze jest energia, więc to samo przez się. A jeszcze powiem Ci, teraz zmienię totalnie temat, bo tak za mną chodzi, żeby porozmawiać o seksualności kobiet. Bo wczoraj mi się nie udało z Woką Ilnicką porozmawiać, a myślę, że to jest ważny temat, bo on się różnie przejawia. Czasami przejawia się takim, taką emanacją u kobiet, takim, wiesz, wybuchem tej seksualności, takim nawet, ja to obserwuję w tangu, takim przerostem. Wiesz, że to jest takie nawet nie nasze, ale takie krzyczące wręcz. Aha. Zauważ mnie, jestem, taka jestem, ale pytanie, czy rzeczywiście taka jestem, czy taka po prostu myślę, że muszę być, żeby mnie świat przyjął, zaakceptował, zobaczył, uwielbiał, nie? No właśnie. Znaczy, myślę sobie, że ten krzyk widocznie jest potrzebny. Tak, że tak długo gdzieś ta energia była tłumiona, że teraz po prostu jest wybuch tego i że nie tylko jakby, że nie tylko ta kobieta, tak zwana ladacznica, tak, ona, nie tylko ona może emanować seksem. Ja też mogę, a jestem tak, jestem normalną kobietą, normalną to jest złe nazewnictwo, nawet nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, naturalną, tak? I ktoś kiedyś powiedział mi, że to nawet chyba niedawno jakoś usłyszałam znowu, że czasami, żeby coś w sobie uzdrowić, musimy pokazać to innym, tak? Robić to dla innych. I sobie myślę, że z jednej strony to jest jakiś sposób, że teraz będę właśnie taka, że będę tym krzyczeć. Z tą seksualnością to jest naprawdę tak różnie, pracując w kręgach z kobietami, widzę, jak bardzo mamy ją zablokowaną, tą seksualność. Jak pojawia się kobieta, która ma ładny dekolt, tak, która po prostu wchodzi i jest, no to się różne rzeczy nam dzieją, tak? Jeżeli mamy to stłumione, to czasem przykrywamy się jeszcze bardziej, no bo ja taka nie jestem. Zaprzeczamy swojej seksualności i kobiecości, temu, że chcemy być adorowane i chowamy się, a inne z nas po prostu biorą z tego przykład i teraz to jest takie nienaturalne, no bo nigdy tak się nie ubierałam, tak tego nie pokazywałam, no i kiedy zaczynam robić coś nowego, no to może być takie trochę nieudolne, przebierane i zanim stanie się naturalne, to pewnie musimy przejść też ten proces transformacji tak naprawdę, nie? Że to tak samo to się czasem dzieje i to jest wtedy łagodne, może tak być, bo właśnie też mówiłaś o tej przemocowości, tak, że to do tego też nawiążę, że same wobec siebie już jakby coraz mniej jest tego, że ktoś nam mówi, jak mamy wyglądać i się zachowywać, natomiast my dalej siebie traktujemy z taką przemocowością i z taką, tak ma być, tak, to jak chcesz być taka, to musisz to robić tak i tak, nie, pokazywać się tak i tak. I warto szukać w tym tej łagodności, nie? Tego, że dobra, dzisiaj mam ochotę, ja ostatnio się bawię w przebieranki, miałam taką serię, tak, miałam taką serię snów o butach, że zmieniałam buty i chodziłam po różnych nawierzchniach, tak, od asfaltu po jakieś tam błoto. I te buty były różne, droga była różna i tak kilka takich snów miałam i ciągle te buty za mną w ogóle chodziły, nawet na co dzień, ciągle po prostu jakieś buty mi się podobały, ale sobie myślałam, nie, to nie mój styl, ojej, chciałabym mieć taki styl. I w końcu do mnie dotarło, dlaczego o tym mówię, bo w końcu do mnie dotarło, że czasem to ja mam ochotę ubrać szpilki i kokietować wszystkich dookoła, a czasem mam ochotę pójść w trampkach i nie chcę, żeby ktokolwiek zwracał na mnie uwagę.
A innym razem to mam ochotę założyć klapki i wywalić się na plaży, tak? W stroju kąpielowym. I teraz, a czasem to mam ochotę związać sobie kucyka i po prostu być jak mała dziewczynka, tańczyć i skakać po kałuży, tak? I teraz ja nie muszę być jakaś, w sensie takim, że nie muszę być cały czas taka sama. I moja kobiecość, moja seksualność też może być różna. I przez to, że te buty się u mnie pojawiły, i to zaczęłam dotykać właśnie tego pytania, jaka jest moja kobiecość, a za tym też dotknęłam wątku, bo w tym jest i ta dziewczęcość, i czasem jestem dziewczęca, czasem jestem kobieca i czasem jestem zmysłowa, i że ja nie muszę szukać wzorca kobiety na zewnątrz i być taka zawsze, bo ta kobieta głównie manuje na przykład seksualnością i seksapilem. Ale ja mogę nawet w ciągu dnia, tak, wychodzę z Orianem na spacer, zakładam trampki i jakąś po prostu sukienkę wyświechtaną, bo wiem, że nie ma sensu ubierać się ładniej. Choć zdarzyło mi się pójść z nim na spacer też w ładnych butach. Moja przyjaciółka się zdziwiła, widziałam się na spacerze z Orionem. Ja mówię, no czasem idę do miasta, tak, go zabieram też. Że jakby ja mam prawo być różna, mam prawo mieć różny temperament. I mam prawo też eksperymentować. To jest w ogóle odkrycie ever, tak? Że, super. Bo ten mit grzecznej, uległej dziewczynki był. Był, naprawdę. To się już zmienia, już teraz się dzieje. I teraz zdałam sobie sprawę, że 30 lat mojego życia to było odtwarzanie jakiegoś wzorca mnie, jaka powinnam być. I te ostatnie kilka lat to było takie odrzucanie. Taka nie, taka nie, taka nie. Potem było pytanie, to jaka? No dobra, trochę taka, trochę taka. I teraz 31 rok nadchodzi mojego życia i ja zaczynam jakby się bawić tym. Widzę moje słabe strony, widzę moje mankamenty, czasem jestem po prostu chodzącym kurwikiem, że tak powiem, tak? A czasem jestem chodzącą łagodnością. I okej. Okay. I czasem mam ochotę po prostu być taka, czasem taka i szukam w tym lekkości i zabawy teraz. Nie wiem, na ile wyczerpuję twoje pytanie. Bardzo wyczerpuję i powiem ci, że mam ostatnio bardzo podobne spostrzeżenia, bo mi się zawsze wydawało, że nie, no ja to w ogóle nie mam stylu, że wiesz, przepraszam, ja ciągle jeszcze ta choroba gdzieś tam siedzi, że nie mam stylu, że powinnam połowę szafy wywalić, że powinnam pójść do stylistki, o, najlepsze to jest, powinnam pójść do stylistki, żeby mi powiedziała, jak ja się mam ubierać. Tak, czy mi jest dobrze, w jakich kolorach mi jest dobrze, w ogóle po prostu totalna bzdura, nie? Albo na przykład zrobić sobie mono szafę, minimalizm pełen i wiesz, oj, i mieć tylko pięć rzeczy na krzyż, a ja też jestem kobietą, która... Uwielbia się przebierać. Ja się w ciągu dnia potrafię 3-4 razy przebrać, jeżeli tylko mogę. Nie przychodzę na przykład właśnie, tak jak mówisz, tu spacer, tutaj idę do pracy, to inaczej, później wracam, później idę na jakieś zajęcia. Uwielbiam to, przecież to jest też takie kreatywne i ta różnorodność się w tym objawia, więc doszłam do wniosku, że nie ma sensu się kompletnie limitować. Zresztą po co? Lubię mieć dużo rzeczy. Lubię się też dzielić tymi rzeczami, lubię je rozdawać, więc jak tylko coś... Na przykład za długo jest w mojej szafie i są związane z tym jakieś wspomnienia, które trzeba uwolnić. Dziękuję tej rzeczy, pięknie ją piorę, pakuję i po prostu zastanawiam się, komu ona posłuży i puszczam ją dalej. No, i to tak samo. No, dostałam przepiękną sukienkę od mojej koleżanki, podzieliłam się z nią tak zupełnie z serca i ona poczuła, że ona chce mi też dać coś w zamian. Dostałam przepiękną czerwoną sukienkę. Ja mówię jej, Ula, to ty żartujesz, taka kiecka? Ona mówi mi, wiesz... Mam z nią związane pewne wspomnienia. Czas się z nimi pożegnać. I ona, ta sukienka, dostała nowe życie u mnie. No i tak jest właśnie z nami, że kiedyś pozwolimy sobie na to bycie różną, to jakby też dajemy sobie nowe życie. Tak? Tak. Że ja nie muszę być cały czas jakaś i po prostu w tym uniformie. I teraz tak, do pracy przychodzę, tak? Jakby mamy nieregulowany tryb pracy, ale są takie osoby, które mają regulowany tryb pracy, tak? I przychodzą i jakby obowiązuje jakiś uniform. I okej, i teraz wracam do domu i to chodzi, wszystko chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie.
co ja z tym robię? Bo mogę wrócić do domu, mieć poczucie, że jestem niespójna, no bo w domu to się ubieram inaczej, a w ogóle to bym chciała jeszcze inaczej, ale sobie na to nie pozwalam, tak? A co jeżeli uznać, okej, dobra, do pracy mam tak, na co dzień jestem tak i już, i tyle. Nie robić z tego jakby zbytniej filozofii. Tak. I oczywiście, jeżeli czuję, że ja się źle czuję w swoich ubraniach, to mogę pójść do stylisty, tak, poprosić o radę, bo widzisz, tym wszystkim, o czym mówimy, przewija się taki jeden wątek, że i o tym bardzo nam mówił Detlef Kappert na całym szkoleniu, on jest jednym z takich ważniejszych dla mnie ludzi, autorytetów. On właśnie mówił o tym, że żeby proces mógł się zadziać, potrzebny jest świadek. I my często właśnie korzystamy terapii, idziemy do lekarza, do stylistki, bo ci ludzie super. Stają się dla nas świadkami. Oni widzą i my im mówimy te rzeczy, których boimy się, o których boimy się powiedzieć innym. I teraz chodzi o taką uważną i czułą obecność. I naprawdę to jest, tak to odkrywam. Być może inni mają inne jakieś refleksje, natomiast ja odkrywam, że to, co w życiu jest najważniejsze, to to, żebyśmy mieli świadków naszych zmian, bo my możemy się zamknąć w domu i przeczytać 1500 książek i czuć się oświeceni, zamknąć się w grocie i medytować całe życie. I tacy ludzie też są potrzebni, tak? Tak. Natomiast my jesteśmy potrzebni też tu. Tak? I to, co przerabiamy sami w sobie, potrzebne jest, żeby ujrzało światło dzienne, żeby inni też zobaczyli, wow, to jest możliwa zmiana. Ojej, ten ktoś to ma tak i tak, ja mam podobnie. Ale... Możesz na mnie spojrzeć, wiesz, ten awatar jest fantastycznym przykładem tego. Te słowa, widzę cię. Widzę cię i nie chcę nic w tobie zmieniać, tak ja cię widzę. No, potęga, aż to poczułam w całym ciele. I naprawdę moja przyjaciółka kiedyś powiedziała, bo ty jesteś świadkiem od samego początku mojej relacji z partnerem. Bo tak było, że zobaczyłam ten moment, w którym oni się zobaczyli i zaiskrzyło. Jestem przez te różne etapy ich relacji, jestem gdzieś tam. I że to jest dar dla mnie też, że ja mogę być tego świadkiem. Tak? Jeżeli przyjdzie Pięknie. Moment, będę świadkiem na ich ślubie. Pięknie. Natomiast jakby tego najbardziej potrzebujemy, dlatego potrzebujemy relacji, żeby był ktoś, kto będzie tym czułym świadkiem, kto nam powie, a nie nas zbluzga. Bo przez to też się uczymy sami siebie traktować inaczej. Więc to jest tak, że jak siebie kocham, to też potrafię przyjąć tę miłość i kocham innych, ale też jakby nie ma co się fiksować, że my wszystko musimy sami. Potrzebujemy też tych dobrych ludzi, którzy nam powiedzą, pokażą, nie? Jestem, widzę cię, słyszę cię, czuję, o czym mówisz, albo nie czuję, nie mam z tym kontaktu, tak? Ale którzy są i towarzyszą, po prostu. Bez oczekiwania, bez narzucania swojego tempa. To jest, mam wrażenie, że tu jak sztabka złota, nie? Tu albo diament najwspanialszy i unikatowy, a tak ważne. Nie? Mówimy o tym, że potrzebne są nam przytulenia, żeby dobrze funkcjonować, tak? I to się staje takie, to jest nazywane naszym językiem i to traci trochę traci swoją taką naturalną magię też. Nie? Natomiast to jest ważne, no potrzebujemy tego tak i różny język do nas trafia pewnie, nie? I wszystko w swoim czasie, to co mówisz, nie w swoim tempie, nie za szybko, tylko po prostu dać sobie ten czas na to, żeby się to w nas pewne rzeczy muszą się przebudować i na zewnątrz. A jeszcze chodzi mi po głowie taka myśl, bo często wydaje nam się, że już jest na coś za późno. Że straciłyśmy na przykład, nie wiem, szansę życia, tak? Bo nas ktoś zostawił, albo my kogoś zostawiłyśmy. I już tego, i jakby już później nie byłyśmy w stanie podobnych uczuć, na przykład poczuć do kogoś innego. Albo, to taki przykład, albo jakaś szansa życiowa, jakaś praca gdzieś przeszła koło nosa. I pamiętam,
Boże, dużo wątków, a ja jestem słaba w syntetyzowaniu. I pamiętam, do czego zmierzam. Pamiętam, jak się poznałyśmy i rozmawiałyśmy wtedy jeszcze długo po tym kręgu kobiet, to ty powiedziałaś mi coś takiego, co we mnie tak utkwiło i ja myślę, że to się przekłada na różne elementy naszego życia, że ta przestrzeń dziewiczości jest w nas. Czyli to, że nam się coś w życiu nie udało, że przeszłyśmy taką ciężką drogę, że doświadczyłyśmy takich ciężkich tematów, czasami bardzo ciężkich, nie? Czasami nawet jakichś przemocowych, czy na tle seksualnym, czy w pracy, czy jakiś mobbing, nie ma znaczenia, ale że ta czystość, bo ja to tak rozumiem, że to jest w nas. No, to jest bardzo ważny wątek, o którym mówisz, bo czasem mamy takie poczucie nieodwracalności. Tak. I kiedyś bym powiedziała, że wszystko można przywrócić, czy też, że nic nie zostało stracone. No, nie do końca tak jest. W pewnym sensie tracimy, ale chodzi o to, żeby nie traktować tego, coś było i to minęło, tak. I to nam coś miało pokazać, coś nam dało, być może udało nam się coś z tego wynieść, a może nie. Ale ta dziewiczość, o której mówisz, ta czystość w nas, ona jest, bo tak jak jest w nas ta mała dziewczynka, jest w nas dojrzała kobieta, jest w nas starucha, mamy to w genach, tak? Każda z nas miała babcię i prababcię. I każda z nas była tą małą, nieskalaną dziewczynką. I to nie znika, niezależnie od naszych doświadczeń. I to jest takie ogromnie ważne, żeby poczuć i uwierzyć w to, tak? Żeby poczuć to w sobie. Bo jak dzieje się coś przemocowego, coś trudnego, coś nam się nie udaje, to mamy wrażenie, że kończy nam się życie, czy jakiś aspekt tego życia, i że nie da się już tego odbudować. Nie będzie już takie samo. Ale są aspekty, które są i są takie w nas aspekty, które są dziewicze, które są nienaruszone, bo każda przemoc dotyka jakiejś sfery, ale jakby jesteśmy całością. I coś w nas musi się zamrozić w momencie, kiedy doświadczamy jakiejś traumy, trudnego doświadczenia. Coś w nas się zamraża. Ale jeżeli żyjemy dalej, tak, to oznacza, że są w nas zdrowe i nienaruszone części. To jest tak jak z tym napięciem, co mówiłyśmy na początku, że jeżeli coś mnie boli, napina się, to reszta to rekompensuje. Jeżeli coś doświadcza traumy, to te miejsca się zamrażają i czasem lata są zamrożone. Czasem ludzie przeżywają całe życie z tym i nigdy tam nie dojdzie ogień, który by to rozpalił. Ale być może to jest potrzebne, jakby tutaj tak, to ta jest potrzeba przetrwania jest w nas ogromna. I jeżeli ja żyję tu i teraz i jestem świadoma, to zawsze mam szansę, żeby dotknąć tego miejsca i je jakoś rozmrozić, oswoić, otulić, wytrząść, tak? Bo są różne jakby metody pracy z traumą czy z trudnym doświadczeniem. I to jest tak, że ta część w nas postawiła granicę. Powiedziała, tu nie wolno. Tego nie dotykaj. To jest kraina lodu. I cała reszta funkcjonuje z tym kawałkiem lodu. No bo jest ta potrzeba przetrwania, przeżycia. I czasem jest tak, że przez bardzo długo jesteśmy w takim, żyjemy w takim trybie przetrwania i nie wiemy dlaczego w różnych miejscach jakby jest blokada i coś się nie wydarza, czego bardzo byśmy chcieli. No bo jest ten tryb przetrwania, jest on związany z nieprzeżytą traumą, z tym, że coś zostało zamrożone, z jakimś trudnym doświadczeniem. Ale właśnie, nie, jednocześnie są w nas te takie różne elementy, które mogą nam pomóc to przetransformować. I czasem tu potrzebny jest też świadek, żeby móc przez to przejść. I ta świadomość tego, że jest w nas ten element dziewiczy nienaruszony,
Być może właśnie w tym kawałku, który został zamrożony. Nie? To też jest takie, bo to było święte miejsce, które zostało naruszone. I nasze ciało, i widzisz, i tutaj kolejny wątek, nie? Masażu Lomi Lomi Nui. Tego, że jeżeli ktoś się kładzie na stole, to się staje ołtarzem. I to ciało jest święte. Każdy jego kawałek jest święty. I poprzez ten dotyk właśnie, który jest czuły, który jest pełen miłości, uważności, ten masaż jest wyjątkowy, bo to nie chodzi o to, że ja coś u kogoś naprawię, tak, że ja mogę tylko towarzyszyć temu ciału, tej osobie i pokazać, że to jest, że twoje ciało jest święte i ono zasługuje na to, żeby je traktować z szacunkiem i z miłością. I w tym sensie jest bardzo, ja to sama tego doświadczyłam, uzdrawiającej mocy właśnie tego masażu, gdzie normalnie było mi trudno się wytrząść. Świadomie robiłam to i wiem, że metoda trzęsienia, tak, że to działa. Bardzo mi taniec afrodance pomógł, bo tam jest dużo takiego trzęsienia i kontaktu z miednicą, tak? Bardzo mi to pomogło, żeby w ciele się to jakoś rozeszło. Natomiast dopiero potem zaczęła się praca mentalna z tym, z czym są związane moje blokady i gdzie są moje granice. I dopiero masaż, kiedy ja naprawdę, był ten masaż świątynny i to było takie poczucie święta, moje ciało tak drżało, że ja nie jestem w stanie sobie tego odtworzyć i wyobrazić, że tak by mogło być. I pojawiały się obrazy i one przepływały i one w tym czułym dotyku, czułam się tak zaopiekowana, one po prostu odchodziły. I dzisiaj jestem w innym miejscu, w innym momencie i mam świadomość blizn, tak, pewnie nie wszystkich i tych miejsc, które były przez lata zamrożone. Zawsze jest coś do pracy, zawsze są takie elementy i tak samo ta dziewiczość też jest związana z tym, że tak jak świat cały zwiedzony nie został, wszystkiego nie nazwaliśmy, to tak jakby nasze ciało potraktować jako właśnie naszą planetę, Matkę Ziemię, to też są takie w nim elementy i w naszej psychice, które są nieodkryte. I uznanie, że ja znam siebie, to jest, tak, nie chcę tego oceniać, ale, ale jest w nas, w każdym z nas ten pierwiastek taki nieodkryty. I to jest też ta tajemnica. I to jest też ta wola życia. Tak. Jak oglądałam film 127 godzin, czy jakoś tak, o... No, też go widział. Tak, wyruszył w kanion, nikomu nie powiedział i ugrzązł tam. Tak. I ja sobie zamykałam oczy, tak, ale był gotów w takim amoku i takim stanie wyczerpania odciąć sobie rękę, żeby przeżyć, to jest naprawdę i każdy z nas ma tę wolę walki. I nie chodzi o to, żeby doprowadzać się do tak skrajnych sytuacji, żeby to sobie udowodnić i poczuć. Wystarczy w to naprawdę uwierzyć. I nawet jeżeli jesteśmy w jakimś takim momencie w depresji, w chorobie, to jesteśmy tutaj i ta wola walki dalej jest. Nawet nie walki, wola życia, bo to nie chodzi o walkę. Tak? I to jest ta potrzeba, to jest ten głos, zwłaszcza jeżeli jesteśmy chorzy, coś nam dolega. To jest ten krzyk duszy o uwagę. Jestem, zobacz mnie, doceń mnie. I czasem prowokujemy też różne sytuacje, żeby poczuć, bo znamy taki wzorzec, że jesteśmy widzieni, kiedy jesteśmy, nie wiem, wyzywani, tak, przestawiani, ustawiani, tak? To jest ten przemocowy model funkcjonowania i miłości, tak, która nie mam sprecyzowany, czy możemy to nazwać miłością toksyczną, niektórzy to nazywają, tak? Znaczy, niektóre osoby tak definiują po prostu miłość, tak, nie? Tak, tak. Ich definicja.
Tak, i czasem tego potrzebujemy, bo taki mamy wzorzec przez pokolenia. I pytanie, czy musi tak być? Czy mogę coś zrobić, żeby było inaczej? I życie pokazuje mi na różnych historiach osób, że zmiana jest możliwa w każdym momencie. I że tutaj wiek, naprawdę spotykam kobiety, które mają po 50, 60, 80 lat i mówią, ja w końcu żyję. Tak? Moja mama sama, tak, dopiero w wieku 55 lat, zdaje się, wyruszyła na pierwszą podróż, wybrała się z biurem podróży wtedy, ale z jakąś swoją koleżanką też i od tamtej pory przynajmniej raz w roku jedzie gdzieś na wycieczkę, tak? I kiedyś, dopóki była jej mama, dopóki ja byłam w domu, to nie było możliwe, bo zawsze miała jakieś wymówki. Tak? I no, tak właśnie, często funkcjonujemy, że inni są dla nas ważniejsi niż my sami. I kiedy ona została sama, to zdała sobie sprawę, dobra, to co ja mogę z tym moim życiem, skoro je już mam jeszcze, to co ja mogę z nim zrobić? To sobie dać też, nie? My to ja sobie nie chcemy sobie często dać, no, przyjemności, szczęścia, tak, miłości. Tak. Jakby. No i pięknie pokazujesz nam, że ciało jest taką taką kopalnią wiedzy tak naprawdę o nas samych. Że wystarczy tam tylko zaglądać i traktować je naprawdę jako taki nośnik informacji. I jak boli, to się zastanowić, dlaczego boli, a nie od razu tabletka, lekarz, diagnozowanie. Tak. No miałam przedwczoraj, już mi się mylą dni w tym tygodniu, przedwczoraj chyba miałam taką sytuację, albo to, tak, przedwczoraj, że bardzo źle się czułam. I naprawdę to jest też taki proces, to wiecie, to nie dzieje się od tak. Nie? Mogłabym sobie pomyśleć, dobra, mam 30 lat, nie mam męża, dzieci, patrząc stereotypowo, nie mam, nie wiem, nie wiadomo czego jeszcze, tak? Sobie tam pomyśleć, każdy wrzuci swoje. I był taki moment, kiedy się załamałam, bo ja nie mam. A ile masz, nie? A przeczytałam wtedy właśnie zdanie, a co gdybyś ruszyła z tego miejsca, a tu gdzie jesteś? O, super. I wzięła to, co masz, zobaczyła, co masz. Tak. I zaczęłam to wyliczać, powstała całkiem niezła lista. I oczywiście w porównaniu z innymi, to mogłabym powiedzieć, że blado wypadła. Ale zostawiłam to, odrzuciłam. Stwierdziłam, dobra, patrzę na siebie. Bo jak się będziemy porównywać, zawsze znajdzie się ktoś lepszy, ktoś gorszy, ktoś piękniejszy, ktoś brzydszy. I możemy tak w tym tkwić. Ale chodzi o to, żeby dać sobie samemu szansę. Powiedzieć, dobra, gdzie jestem? Siedzę w salonie, mam to i to. Zobaczyć też, czego nie mam, tak? I co z tego naprawdę jest mi potrzebne do szczęścia, co mi daje szczęście. Mam takie wyobrażenie siebie jako kobiety, swojej seksualności. Chciałabym, żeby było tak i tak. Co mam, co już mi się udało w tym aspekcie zrobić, do czego dotrzeć, które i tak samo właśnie, tak jak mówisz, ciało jest kopalnią wiedzy i informacji, czyli te elementy mam słabe, to czy chce mi się nad nimi pracować, mam słabe ręce na przykład, nie? No to czy chce mi się nad nimi pracować? I to pytanie, czy chcę? Czy jest mi to potrzebne? Czy to jest jakieś takie narzucone z zewnątrz? Czy jest wyobrażeniem na przykład tylko naszym, tak, na dany temat? Tak. I to jest takie ciągłe weryfikowanie i odrzucanie i kiedyś może bardziej patrzyłam na to na zasadzie takiego zakopywania się w sobie, a dzisiaj widzę, że jak odgruzowałam to, co było takie najcięższe, to pojawia się w tym coraz więcej lekkości. Bo ja już straciłam wiarę, że może być lekko, tak? Że dobra, być może będzie trudno, będzie boleć do końca życia. Czy ja to biorę? Moja babcia miała 92 lata, jak zmarła, i ona zawsze mówiła, że jeżeli boli, to znaczy, że żyjesz.
Właśnie. I oczywiście jest w tym pewien ciężar, ale teraz gdyby to potraktować z przymrużeniem oka i właśnie boli mnie, o, to co to, co to mówi, nie? I w pewnym momencie zaczyna, jak uznasz, być może będzie ciężko do końca życia, ale biorę to, to u mnie się wydarzyła zmiana na zasadzie, że zaczęły pojawiać się momenty lekkości, tak? Napierdzielał mnie wtedy kark i naprawdę głowa codziennie. Ja się budziłam, o, znowu mnie boli, dobra. Już po prostu przestałam dokładać do tego, że znowu jest, że bo byłam zawiedziona, że nie przestało mnie boleć. Tak. Nie? I budziłam się, o Jezu, znowu. I najpierw to było ciężkie, a potem, no dobra, no boli mnie, no i co? Idę dalej, nie? No bo nie, już jakby to też jakoś była decyzja, ale nie wydarzyło się wtedy nic, co bym mogła powiedzieć, że było takie wow, i to dlatego. Jakby wstawałam, robiłam swoje, było mi ciężko, i tak jest z każdym kawałkiem. I jak ostatnio właśnie tak się źle czułam, to bo od tego zaczęłam, to przyszedł taki moment, kiedy mówię, dobra, no jest mi ciężko, jest mi źle, mam zobowiązanie, muszę iść na spotkanie, to co mogę zrobić z tym, że jest mi ciężko? I czasem trzeba, czasem można wziąć tabletkę, że nie trzeba, ale można wziąć tabletkę, ale świadomie, że ja to wybieram, że ja to robię teraz dla siebie, bo mi zależy na tym, żeby gdzieś być, coś zrobić, a nie, że to jest rutyną, że tak musi być. Że ja za każdym razem muszę być skupiona, gotowa i w ogóle dla wszystkich. Nie. Ja w trakcie wiedziałam, że nie zrobię nic do czasu tego spotkania, przespałam się, poszłam na to spotkanie, potem wróciłam i wiedziałam, że mam luz, nie muszę nic robić, więc po prostu wzięłam tyle, ile mogłam i okazało się, że dostałam taki zastrzyk energii, że mi przeszło, tak? Super. I to się czasem się zdarzy, a czasem się nie zdarzy. Żeby nie być przywiązanym też, tak, nie? Do tego, żeby zawsze wybierać ten, tą jakby właśnie drogę na skróty, nie? Że tabletka tak, od razu mnie odcina i już się nie muszę zastanawiać, czym jest ten powracający ból. Bo pewnie gdyby nie to takie doświadczenie, które przeszłaś, trudne, nie? Bo migreny to zawsze jest, wiele osób się z nimi zmaga. No każdy się zmaga z czymś innym, no to tak. Akurat u ciebie to jest to. To doświadczenie, wiesz, gdybyś tego nie przeszła, nie próbowała tam zaglądać, zagłębiać się, wyciągać informacje, no to wiesz, no to byłoby, pewnie by dłużej trwało tak naprawdę, nie? No, nie uwolniłabyś się od tego. Tak, i widzisz, to jest też taki kawałek, że ja dopiero na terapii w zeszłym roku usłyszałam, wie pani co, ma pani bardzo mądre ciało, bo ja żaliłam się, że tak te migreny, że wymiotuję, że w ogóle to niektórzy muszą się porządnie napić, żeby potem mieć taki ból głowy i wymiotować, albo mają jelitówkę, tak, a ja po prostu od czasu do czasu mam migreny i generalnie tak ponarzekałam sobie na to ciało. A pani Ania uśmiechnęła się do mnie i ma pani bardzo mądre ciało. Ono wyrzuca to, czego nie potrzebuje i robi to od dziecka. Tak. I bo to u mnie jest od dzieciństwa. I ja zaczęłam na to w ten sposób patrzeć. I te migreny zaczęły naprawdę trwać krócej. Zdarzało się, że ja poszłam, zwymiotowałam, wróciłam, już było dobrze, nie? No właśnie. A potem przez moment migreny zniknęły i miałam takie coś, o kurde, jak to? Ja już od miesiąca nie mam migreny, co się dzieje, nie? I tak jest nasze ciało przyzwyczajone, że jeżeli czegoś przestajemy coś robić, to ono będzie wywoływać sytuację, żeby znowu to poczuć. Więc moje ciało, tak, ja już na poziomie głowy wiem, mentalnie mam załatwione, natomiast w ciele jest zakodowana pamięć i jeżeli ja podejmuję zmianę, to nie znaczy, że będzie łatwo, tak, tylko będą się pojawiać sytuacje, które będą nam to odtwarzać. I
chodzi nie o to, żebyśmy już czegoś nie doświadczali, tylko żebyśmy zmienili reakcję na to, naszą reakcję, żebyśmy inaczej zaczęli to traktować. I wtedy może się tak podziać, że przestaniemy mieć jakieś objawy somatyczne, a może być tak, że one będą, ale my będziemy wtedy od razu wiedzieć, o co chodzi, i one szybciej będą mijać. Totalna biologia trochę o tym mówi, że choroba, znaczy nie trochę, tylko mówi o tym, tak, że choroba to jest już proces zdrowienia. Tak. Czy to jest reakcja po jakimś uwolnionym konflikcie. I że, niesamowite. Tak, i że nagle po prostu, jak sobie ludzie uświadamiają, z czego to wynika, to o, przechodzi. Przechodzi, no. Czasem tak? Jak ręką objął. Zupełnie nowe popatrzenie na to zjawisko. Tak. Tak, i teraz nie chodzi o to, żeby ignorować wszystkie inne podejścia do tej pory, ale żeby wziąć sobie też to, tak, że o, może jest tak. I niektóre nasze reakcje w ciele są bardzo stare. Mhm. I jeżeli ja oczekuję, że nigdy więcej nie będę miała migreny, to za każdym razem, kiedy ona się pojawi, będę bardzo zawiedziona. Oczekiwania znowu, nie? Tak. I jeżeli, i co ja sobie zrobię? Będę sobie wrzucać, będę sobie różne rzeczy tam nakręcać, po to, żeby znowu wrócić do tego starego, co znam, tak? Pytanie, czy ja muszę to robić? Czy mam już narzędzia, tak, żeby robić to inaczej? Jeżeli nie mam, to mogę poszukać kogoś, kto mi takie narzędzia przekaże, kto mnie tego nauczy. I to jest ta taka ciekawość życia i przyjście i zapytanie, słuchaj, a jak ty byś sobie z tym poradziła? Albo jak sobie z tym radzisz? Albo co ty byś... I nie o to chodzi, żeby teraz brać czyjeś rady, zamiast swoich, ale przyznać się, ja tego nie wiem, szukam odpowiedzi. Szukam tak, rozwiązania. Sprawdzam. Sprawdzam, bo samo szukanie to jedno i możemy całe życie spędzić na szukaniu. Ważne jest, żeby jak szukam, to sprawdzam. I tu jakoś po prostu to jest takie weryfikowanie, tak? Bo możemy mówić godzinami o różnych rzeczach, a chodzi o to, żeby szukać i sprawdzać. Sprawdzać, czy to czy jest działa. Skuteczne. Tak, u mnie. Jeżeli jest skuteczne, to to naprawdę się wydarza. Jeżeli nie działa, to idę dalej. No. Tak. I tak, super. Nie zawieszam się na jakiejś metodzie, jakiejś technice, nie? Że to komuś pomogło, to mi też musi. Tylko sprawdzam, mija jakiś czas, nie widzę postępów i się rozglądam, czy coś jest jeszcze, czy czegoś nie przeoczyłam. Tak. I to też jest... Super. I jak wszystko, to mam teraz... taki czas, że wszystko ma dwie strony, a jednocześnie jakby to jest jednością, tak? I jak o tym mówimy, to też, jeżeli ja sprawdzę raz, nie zadziała i pójdę dalej, to się może okazać, że tak będę wszystkiego próbować. Nie? Żeby też sprawdzać, na zasadzie wiodę kundalini właśnie, zawsze słyszę, że zanim odpuścisz, daj z siebie wszystko. Zanim z czegoś zrezygnujesz, sprawdź, czy zrobiłaś wszystko. I to też jest kwestia własnej decyzji i wyboru, jak wiele razy ja sprawdzam, ile daję sobie czasu, żeby sprawdzić, czy to działa. Dawanie sobie czasu i określanie to do kiedy, okej, okay, tak, ile razy, to też jest fantastyczne, bo jak sobie nie damy tego limitu, to możemy do końca. Rezygnować, nie? Szybko. Rezygnować. Zmiana zapał. Tak, tak. A no jakby jesteśmy też z natury tacy leniwi w tym sensie, że jakby jeżeli coś przychodzi łatwo, to po co sobie utrudniać? Więc jeżeli mogę obejść ten mój ból pośladka i utrzymać ramę, żeby to jakoś wyglądało, no to po co mam się skupiać na tym pośladku? Tak, 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 tak. A on właśnie najwięcej potrzebuje tej uwagi, nie? To jest to. I tak samo, jeżeli ja funkcjonuję na co dzień, a coś mam w sobie zamrożone, a coś mnie boli, no to często już zostawiam to i sama tego nie ruszę, dopóki nie pojawi się ktoś, kto mi pokaże, ej, zobacz, ty tu masz takie coś, co to jest? O czym to mówi? I nagle nam wypierdziela po prostu, tak. Nie wiemy skąd, bo ktoś naruszył tego miejsca, to też przeplatają nam się te wątki bardzo, ale... Łączą.
Łączą, tak. To jest właśnie tak po nitce do kłębka. Chociaż też uczę się teraz tak mówić bardziej, wiesz, blokami, tematami. Natomiast to faktycznie jest tak, że to wszystko jest połączone. I tak to właśnie jest, widzisz, zgubiłam wątek. Ja się zastanawiam, ile jeszcze możemy gadać, bo już półtorej godziny dobija. No wow. Ja będę musiała się zaraz udrożnić zatoki, bo już ciężko siedzę. Słuchaj, Dorota, no my się musimy po prostu spotkać na żywo i zrobić jakiegoś live'a takiego w przestrzeni, tak jak planowałyśmy, gdzie jesteśmy tak, razem, więc tak. Słuchajcie, wszyscy, którzy jesteście z nami, no to, nie, to jest dopiero początek tak naprawdę jakiejś współpracy z Dorotą, więc wypatrujcie kolejnych spotkań. Ja chciałam ci powiedzieć na koniec, zanim ci jeszcze podziękuję, to chciałam powiedzieć, że pamiętam, jak ja cię w ogóle spotkałam, bo ja już cię znałam z przestrzeni wirtualnej, wiadomo, nie, bo tam gdzieś mi się przewinęłaś, już wiedziałam, czym się zajmujesz, bardzo mnie ten masaż lomi-lomi, tak wiesz, intryguje, więc pewnie się pojawię. Ale pamiętam to spotkanie na tym kręgu kobiet u Martyny, po prostu wchodzę i jesteś ty, już wiedziałam, że będziesz, ale ja po prostu poczułam taką twoją boginiczność, taką kobietę, jak to pięknie ujęłaś w jakiejś rozmowie, kobietę, która zajęła swoje miejsce, która po prostu wie, gdzie jest, wie, kim jest, wie, jaka jest, nie musi nic nikomu udowadniać, nie musi nic światu udowadniać, nie musi się nikim stawać, bo już jest pełnią, już jest sobą. I nawet jeżeli ma świadomość, że w jakichś aspektach, tak jak mówiłyśmy, jest taka, albo dzisiaj jeszcze inna, niekoniecznie jest na przykład w zgodzie z tym, to akceptuje, że ona wie, że to jest właśnie ten moment, żeby być właśnie taką i już z tym nie dyskutuje. I powiem ci, że to było takie przełomowe dla mnie i to jest piękne, że się czasami ktoś pojawia w naszym życiu i pokazuje nam, jak można być, po prostu być. I takie słowa na koniec, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas z całego serducha i wszystkim osobom też dziękuję, które były. Do Doroty na masaż lomi-lomi. W dobrej kawce też robisz warsztaty, prawda? Często. W pozytywnej kawce, tak. Pozytywnej, przepraszam. W pozytywnej kawce w Katowicach. Tak, tak też tak. Wypatrujcie, bo ja już zobaczyłam, że kilka przegapiłam, więc następne. Będą następne, tak jak powiedziałaś, bardzo ci dziękuję w ogóle, bo już czekałam na to nasze spotkanie tak bardzo i wszystko, jakby wszechświat sprzyjał temu, żebyśmy się spotkały wtedy tuż przed nowiem Księżyca. I to było też fantastyczne, że wow, jesteś i jestem ja i to, co powiedziałaś o tym zajęciu miejsca i świadomości, to też jest takie pełne dylematów, ale jednocześnie jest to poczucie właśnie jestem, nie? I cudownie jest widzieć w ogóle inne kobiety i słyszeć zarówno, że to jakoś emanuje, ale też, że one zajmują swoje miejsce. I ja tak bardzo czuję, jak się z tobą spotkałam, że ty to w sobie też masz, nie? Że to jest takie, jestem różna, mam dylematy, ale jestem, cieszę się, widzę cię, słyszę cię i chcę być słyszana i widziana. I że to jest też taka odwaga brania, to co ty robisz, jakby pokazujesz różne oblicza kobiecości, różne kobiety, zapraszasz, rozmawiasz z nimi, to jest bardzo otwierające i cieszę się, że też mogłam do tego grona tutaj dołączyć. No ja w ogóle nie mogłam się doczekać, bo to wiesz, już tak mnie atakowano z różnej strony, a kiedy Dorota, no to była kwestia czasu tylko. Dokładnie, no, także bardzo dziękuję się cieszę. Ci. No, słuchajcie, ja czyli Doroty szukacie na jej profilu na Facebooku, tak? Tak, to jest najszybszy kontakt.
do ciebie, prawda? Oczywiście zachęcam do masażu, bo ja po tym, jak to opowiadać, to aż chcę spróbować. I słuchajcie, jeżeli te osoby, które mnie nie znają, to też zachęcam do polajkowania Republiki Długich Spódnic i do dołączenia do grupy na Facebooku. Tam się będzie dużo rzeczy działo. W grupie się dzieją trochę zamknięte rzeczy, których nie uwzględniam na profilu tym ogólnym, więc też warto zerknąć tam od czasu do czasu. No i śledźcie nas, bo Dorota na pewno będzie tutaj częstym gościem, więc nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania. Bardzo Ci dziękuję. Z Ja serducha i również dziękuję. bardzo dziękuję i niech to nam wszystkim służy. No właśnie, niech nam służy. I dziewczyny, fajnie, że byłyście z nami. I panowie też, bo widzę, że byli. Bo O. ta wasza energia też nas tutaj bardzo mocno wsparła. Więc No dzięki właśnie widzę. Super. Cieszę za się bardzo, obecność. że byliście z nami, że słuchaliście. I Dzięki do bardzo. usłyszenia. Do usłyszenia, do Pięknie zobaczenia w niesie takim to dobre razie. słowo, które wysłałaś w No, świat. serca do serca. Buziaki, pa. Buziaki, pa, pa, pa.